Dzień dobry, nerdy. Cykl Bitewniaki Skrypty z założenia miał być o starszych, mniej znanych bitewniakach, ale to mój kanał i mogę robić co chcę, więc będzie teraz o nowszym i mniej znanym bitewniaku, bo jest nowy. Argatoria. Argatoria opiera się na bardzo fajnych, malutkich ludkach. Są totalnie sweetaśne. Uzbójczony. Taki mały, fajny grubasów. Ludki są bardzo dobrej jakości, mają zero nadlewek praktycznie. Jedna rzecz, która jest może nie do końca fajna, to użyte podstawki. Czyli zwykłe battle'owe podstawki, dość nietypowe dla tej skali. Natomiast nie jest to nic, czego nie można by naprawić kawałkiem zapałki i jakimś kamyczkiem. Do tego są dość proste w malowaniu, ponieważ są małe i nie widać niedoróbek. Te są zrobione kontrastami dosłownie 10 minut. Przy okazji porada, jak malujesz ludki, myślisz, że zapamiętasz jak? Nie zapamiętasz. Zapisz sobie. Zasady są przejrzyste. Opierają się na regimentach, gdzie istotne jest, żeby zaszarżować, a nie być zaszarżowanym. I też w które miejsce regimentu przeciwnika uderzamy, bo od tego zależy, kto się dostawia. Taka jedna rzecz, która jest niejasna do końca, znaczy niejasna. W zasadzie jest jasna. To obrót jednostki, który jest wokół punktu na środku regimentu. I tak wystarczyłoby to opisać. Tutaj jest użyta kostka. I jeżeli chodzi o jakieś milimetry na turniejach, to jeżeli ktoś się uprze, to z większą kostką może to inaczej po prostu obrócić. Jeżeli nie będzie robił tego odpowiednio, czyli traktować kostki jako punkt, tylko jako kwadrat, wokół którego się obraca. Podręcznik to też fluff opisujący historię tego rejonu świata. Swoją drogą tego samego świata, w którym dzieją się inne gry wydawcy. Takie jak Umbra Turris i Wartar. Tu bym tylko zwrócił uwagę. Moja nauczycielka od polskiego na pewno by to, na to zwróciła uwagę. Rozpoczynanie akapitów pewnego wieczoru, pewnego dnia i w pewien słoneczny poranek. Trochę się powtarza. Według najlepszej szkoły recenzenckiej dopiero na koniec wspomnę, że gra została opublikowana przez Spellcrow, polską firmę. Bardzo mi się podoba, że w końcu wyszła gra z tych niewielkich, ale z wydanym fizycznym podręcznikiem, a nie tylko PDF-em. Bardzo fajne jest też to, że jest dodatek, w którym widać proces, jak to powstawało. Jest napisane wprost, że w zasadzie figurki powstały dla relaksu, a gra została dopisana troszeczkę do niej później, co oczywiście nic nie ujmuje samej grze. Także fajne jest to, że tutaj, gdzie jest kolorowy dodatek z malowaniem figurek, są wypowiedzi konkretnych osób, które się przy tych figurkach napracowały. To jest fajne, zwłaszcza, że na przykład Games Workshop nie podaje nazwisk swoich rzeźbiarzy ani malarzy, a to nadaje tutaj taki ludzki wymiar temu podręcznikowi i tej grze, że wiemy, jak powstawała, jaki był proces, jak to wszystko wygląda, że ktoś za tym stoi, a nie jakieś wielkie korpo. Co jeszcze? W tej chwili dostępne są tylko cztery frakcje składające się z dwóch ras: ludzi, barbarzyńców i jaszczurów. Niestety jaszczurów nie mam, żeby pokazać. Te karteczki, które są w blistrach, widziałem, że mogą być wykorzystywane jako podstawka pod regiment, gdyż akurat są na szerokość czterech podstawek, tych małych. To widać w bardzo fajnym raporcie bitewnym, do którego zalinkuję na kanale Grotordeli. Przy okazji zalinkuję też bardzo fajne pogaduchy poniedziałkowe o Argatorze z Paints of War. W zasadzie to tyle. Chciałem tylko zwrócić
waszą uwagę na ten fajny nowy bitewniak i myślę, że warto się nim zainteresować. Tym bardziej, że malutkie figurki są strasznie switaśne i teraz fanem jestem ich. Do zobaczyska.